Sosnowiec na początku XX wieku jawił się jako swoisty Eldorado, prężnie rozwijająca się przygraniczna metropolia, znajdująca się na szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, przyciągała wielu chętnych zarobienia ogromnej fortuny. Nie inaczej było z przedstawicielami społeczności żydowskiej, którzy coraz liczniej pojawiali się w mieście, zakładając rodziny, prowadząc sklepy czy nawet duże fabryki. Jak wynika z dokumentów, pierwszy Żyd w Sosnowcu pojawił się w 1859 roku. Był nim Abram Blumenthal, który przeprowadził się tu z pobliskiego Modrzejowa. Później pojawili się kolejni. Na przełomie wieków społeczność żydowska liczyła około 2300 osób. Dynamiczny rozwój sprawił, że w mieście pojawiły się żydowski cmentarz, wielka synagoga, a Żydom pozwolono tu utworzyć samodzielną gminę żydowską. Sosnowiec powstawał jak miasteczka na Dzikim Zachodzie. Najpierw był dworzec, potem zatrzymał się pociąg i wokół tego pociągu, tak jak dokładnie, wiesz, jak oglądasz na westernach, wszystko się stopniowo rozrastało. Ponieważ tutaj była ta granica, no to ona dawała mnóstwo możliwości na tamte czasy handlowych, finansowych. Granica to jest obrót, granica to są bardziej lub mniej legalne interesy, tak? Zarówno wielkie, wspaniałe domy handlowe, ekspedycyjne, kantory wymiany pieniędzy, magazyny, jak i szmugiel. Więc Sosnowiec przyciągał wielu ludzi, którzy wiedzieli, że tutaj można założyć nowe życie. Można się wzbogacić, po prostu daje możliwości. I dlatego tutaj ściągali. Zawsze nam się kojarzy to też tak, że oni byli osobami przedsiębiorczymi. Więc właśnie ten motyw graniczny, możliwość robienia interesów na pewno ich tutaj przyciągała. W Sosnowcu, jak w większości polskich miast, Żydzi żyli obok przedstawicieli innych wyznań. Łączyły ich stosunki handlowe i towarzyskie. Born w Sosnowiec. Targowa 10, Kony Modrzejowska 16. We lived in the, it was Modrzejowska and Targowa. That's the street, you know, the corner house. I don't know if I lived on a second or third floor. I think it was a three-story house. I was born over there in this apartment. And we had a store. Over there was Korna Składowa i Piłsudska. And my father used to go every time because we have other coal miners shopping by us. So we have to need it morning. So there was always coming 6 o'clock. Doskonale tam było. Bardzo dobrze tam było. Ja mieszkałam na Targowej, na ulicy Targowej 3. Chodziłam do szkoły. Mieliśmy sklep. Wszystko było dobrze. Jednak różnego rodzaju wydarzenia historyczne na świecie miały mniejszy i większy wpływ na relacje między Polakami i Żydami w Sosnowcu. Można tu wyliczyć m.in. strajki w okolicach tzw. rewolucji z 1905 roku, a także późniejsze próby pogromu Żydów, okupację niemiecką z 1915 roku i kolejne zamieszki czy chociażby rywalizację handlową. Czy w Sosnowcu dochodziło do antysemickich aktów terroru? Niestety tak, i to w szczególności w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej. Zdarzało się, że Żydzi byli bici, okradani czy ośmieszani przez Polaków. W 1935 roku w wyniku wybuchu bomby domowej roboty w jednym z domów modlitwy rany odniosło dwóch żydowskich chłopców. Jednak co ważne, tego typu zdarzeń było więcej, a stali za nimi głównie młodzi prawicowi działacze, którzy podsycali antysemickie nastroje w mieście. O mały włos, a do tragedii doszłoby również w hotelu Bristol, w którym znaleziono bombę, lecz dzięki interwencji policji rozbrojono ją na czas. Głośno było również o pobiciu młodego studenta Jeszywy, czyli Wyższej Szkoły Talmudycznej, do którego doszło w lutym 1938 roku. Antysemityzm występował nie tylko w Sosnowcu, ale i w całej Europie. To nie jest tylko kwestia Hitlera, ale tak w wielu krajach europejskich było. No po drugie, taką cezurą czasową była śmierć Józefa Piłsudskiego, który był osobą dosyć sprzyjającą Żydom i wielu Żydów wiedziało już, że w momencie, kiedy Piłsudski umarł, że teraz nadchodzą dla nich gorsze czasy. Trzeba pamiętać również o tym, że główną osią handlu w Sosnowcu były żydowskie sklepy czy zakłady usługowe, z czym wielu pozostałych mieszkańców miasta nie chciało się pogodzić. W okresie międzywojennym, kawałek dalej, byśmy sobie poszli tam, w tamtym kierunku, zostały wybudowane tak zwane hale rozwoju przez Stowarzyszenie
kupców chrześcijańskich, których celem była walka z dominacją właśnie żydowskiego handlu. Według relacji świadków Żydzi często nie pozostawali dłużni Polakom i kiedy na przykład Polak próbował założyć sklep zajmujący się sprzedażą danych towarów, to żydowscy kupcy, którzy prowadzili podobne interesy, zmawiali się między sobą, obniżali ceny, tym samym doprowadzając polskiego właściciela do bankructwa. Ulica 3 Maja, główna ulica Sosnowca, była nieformalnie podzielona na część chrześcijańską i żydowską. I paradoksalnie właśnie ta część żydowska do dnia dzisiejszego przetrwała w znacznym stopniu, czyli ta część, gdzie mamy dzisiaj restaurację cesarską. I no, po tej stronie większość kamienic należała do Żydów, natomiast ta druga strona, gdzie znajdowało się legendarne Kino Zagłębie, czy jeszcze bardziej chyba legendarny Savoy, jak wiemy, na początku lat 70. została wyburzona. No więc generalnie było tak przed wojną, że Żydzi chodzili tą stroną swoją, a chrześcijanie drugą stroną ulicy. Odpowiedzią młodych Żydów na narastający antysemityzm było tworzenie organizacji. Było to związane ze strachem o to, jak będzie wyglądała w przyszłości Polska i również po części z coraz większą niechęcią pozostałych mieszkańców miasta. Więc wielu, zwłaszcza młodych, zaczęło myśleć o wyjeździe do Palestyny i stąd ten dynamiczny rozwój takich organizacji jak Hanoar Hatzioni czy Hashomer Hatzair. Z naszego punktu widzenia nazwalibyśmy je skautowskimi czy harcerskimi. Oni przygotowywali się do wyjazdu właśnie do Eretz Izrael, do ziemi Izraela i organizowali różne inicjatywy. Niedaleko stąd przy ulicy Kołłątaja miała swoją siedzibę organizacji Hashomer Hatzair. Warto zaznaczyć, że te organizacje w czasie wojny przekształciły się w regularny ruch oporu, a to głównie dzięki wcześniejszej integracji młodych oraz świetnie zorganizowanym kanałom komunikacyjnym. Spotykali się wspólnie, rozmawiali, dyskutowali o tym, co będą robić w Palestynie. Niektórzy z nich jeździli na tak zwaną hachszarę, czyli na obozy przygotowujące do wyjazdu do Palestyny, gdzie wspólnie pracowali, uczyli się uprawiać ziemię czy hodować zwierzęta. Tutaj na miejscu też organizowali różne inicjatywy kulturalne, teatr, muzyka, zawody sportowe, no takie wspólne formy bytowania. Jednak lada moment cierpieć mieli wszyscy, a to za sprawą jednego człowieka, który za cel nadrzędny obrał sobie zagładę Żydów i wszystkich nieposłusznych mu narodów. Tym człowiekiem był Adolf Hitler, który najpierw przejął władzę w Niemczech, a potem rozpoczął stopniową ekspansję na inne kraje. To, co wydawało się nieuchronne od kilku miesięcy, stało się 1 września 1939 roku. Wybuchła wojna i mimo bohaterskiej postawy polskich żołnierzy, kraj po raz kolejny stracił swoją niepodległość. Sosnowiec został zajęty przez wojska niemieckie już 4 września. Pierwsi niemieccy żołnierze do miasta wjechali od strony Mysłowic przy ulicy Ostrogórskiej, a wraz z ich obecnością rozpoczęły się łapanki i rozstrzelania, które miały miejsce m.in. w okolicach sosnowieckiego ratusza. Z dnia na dzień diametralnie zmieniła się również sytuacja żydowskiej społeczności zamieszkującej Sosnowiec. Naziści tuż po wkroczeniu do Sosnowca w kilku egzekucjach rozstrzelali kilkadziesiąt osób, w tym 30 Żydów. Niemcy nie tylko zabijali, ale mogli również aresztować dosłownie każdego, kogo napotkali na swojej drodze. Somebody came to my mother and he said, Helena, is it true that your husband is dead? Went and I picked up everybody's head and to see it. It was not right. And all of a sudden, the guys over there was standing, because I spoke a very good Polish, you know? So they let me in and they told me, Irene, go inside and look for your father. And I looked for my father and it was a big hall, you know, and everything. And I met my father and we was kissing each other. And everything, and he said, "See, he's not dead. He's alive." You know, and I said, "Thank God, thank God." They came in. They started to grab all the men they could find it, and unfortunately, they grabbed my daddy too. So they marched them off a few streets away on Pierwszego Maja, farther down there, and they make them lie down, face down. And they put the ammunition and they start to shoot. We all was afraid that the men are all shot. I was 12 and a half years old.
As a matter of fact, I was sent to try to get masks, gas masks, because they were afraid that, you know, they were going to use gas or something. So they sent me to try to get the gas masks. But by the time I got that, the Germans flew over with some planes and shooting, you know, very low, flying very low. So I ran back home, and that's where we stayed. Ponadto w krótkim czasie oprócz aresztowań i prześladowań rozpoczęła się konfiskata majątków. Naziści bezkarnie brali to, co chcieli, ograbiając tym samym Żydów z dorobku ich życia. Jak przyszli do mieszkania i coś im się podał, było ładne, chciały to wziąć, przyszli bez nóg. Szafę, co widzi, co się ładne. A ten tu chętnie im pomóc, to zabrać to do domu. To przyszedł później, chciał stół, krzesła, chciał kanapę, wszystko można położyć. Nie było takie rzeczy, nie wolno. Życie, jakie Żydzi znali przed wojną, legło w gruzach, a każdy dzień przynosił coraz większe cierpienia. Then they closed the schools. Where there was, during the German occupation, there were no schools for Jewish children. There was no schools for Jewish children. They had something else to show what they can do it. So one soldier went and grabbed a tall man with a beard. And he grabbed a handful of his beard, and with a full yank, he grabbed his beard out of, right off his face. That was really impossible. When he started to yell, Polish Schwein, dreckische Juden. 9 września Niemcy w ramach zorganizowanej akcji spalili sosnowieckie synagogi przy ulicy Dekerta 16, a także synagogi na Pogoni i Starym Sosnowcu. It was about 6-7 o'clock. The German came in and started to yell, close the door, close the door, close the door. They was hoping that they're gonna burn us too. And we showed the shadows, you know, like we have here those shutters to close the windows. And they start to bomb. And me, it was our partner, but she was a single woman and I was with her. Her name is Pluma Staszewska. And it's just the door, one next to the door. The wall was connecting to the temple. And she said, Gela, we have to run out, otherwise we might get burned. And during the night, we ran out and we saw other people run out too. We ran to the other door because we was afraid, the other one. This was 16 and we ran with the 14 out. It was two entrances. And what can I tell you, it was crying. And we saw the flame and we saw the German was just laughing and having fun. Watching how our temple, our synagogue is burned. I was over there. I was inside in the synagogue when the fire was burning. And if not the firemen pulled me out, I think so I would have burned with the synagogue together. I tried to save the synagogue and everything. And I knew it, the synagogue very well. 6 września niemiecki prezydent Sosnowca wystosował do społeczności żydowskiej komunikat. Ogłoszenie w sprawie obowiązku meldowania się wszystkich Żydów. Wszyscy Żydzi obojga płci powyżej lat 18 zamieszkali na terenie miasta Sosnowca, którzy nie zostali zarejestrowani w Komitecie Gminy Żydowskiej przy ulicy Modrzejowskiej 22 do dnia 13 września do godziny 18 powinni bezzwłocznie zgłosić się tamże w celu rejestracji. Również wszyscy Żydzi uchodźcy, którzy powrócili lub jeszcze powrócą, powinni zameldować się w Komitecie Gminy Żydowskiej. Później było już tylko gorzej. W listopadzie 1939 roku Niemcy aresztowali 100 najbogatszych Żydów z Sosnowca i na poczet ich uwolnienia zażądali ogromnych okupów. Gdy rodziny wpłaciły pieniądze, mężczyźni zostali zwolnieni na początku grudnia tego samego roku. W międzyczasie utworzono Centralną Żydowską Radę Starszych Wschodniego Górnego Śląska. I na jej czele postawili osobę o wątłej reputacji przed wojną. No, można powiedzieć tego hochsztaplera, takiego troszkę gagatka przedwojennego. Mojżesza Meryna.
Nie będziemy dzisiaj dokonywać jego oceny, bo jego ocena pracy jest różna, ale wiemy doskonale, że został postawiony przez Niemców i co najmniej do swojej śmierci w 1943 roku jawił się jako tutaj komendant tego Judenratu, który był ściśle nastawiony na współpracę z Niemcami. Człowiek, którego moglibyśmy określić jako trochę takiego Nikodyma Dyzmę. Faceta, który w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli do Sosnowca i ustanowili swoje rządy, nie bał się zgłosić do nich, że on jest przedstawicielem przedwojennej gminy żydowskiej, chociaż przed wojną tak naprawdę niewiele znaczył. Trochę się zajmował polityką, trochę handlem, bardziej hazardem. Był takim niewiele znaczącym człowiekiem, natomiast zrobił zawrotną, jak na tamte czasy, wojenną karierę, bo w błyskawicznym tempie zorganizował tą nową, koncesjonowaną przez Niemców gminę żydowską. They formed a Jewish committee. They were trying to do something. So they opened trade schools for Jews, you know. So that's what my father says, well, you should learn a trade. You don't know what's going to happen. So one of my father's brother lived in Warsaw, and I think he was a jeweler, a watchmaker. So they opened up a school. So my father says, go learn how to the watchmaker school, which I did. So I learned at the beginning, you know, how to take the watch apart and put it together, you know, to get used to this. Merin oraz jego Judenrat mieli pod sobą ponad 100 tysięcy Żydów z podległych im terenów, bo Sosnowiec obok Będzina stał się głównym w regionie skupiskiem ludności żydowskiej, którą przesiedlano tu m.in. z Katowic, Chorzowa czy Oświęcimia. Było źle. Czy nie mało pieniędzy, nie można było kupić nic. I mieliśmy curfew do 6 i do 7. Po 7 nie wolno było wyjść na ulicę. Jednak mimo wielu utrudnień, sytuacja ekonomiczna Żydów w Sosnowcu i okolicznych miejscowościach była nieco lepsza niż w innych częściach kraju. Ludzie tu nie umierali z głodu na ulicach. Co ciekawe, sam Merin poruszał się limuzyną po terenie całej generalnej guwerni, a gdy opowiadał o tym, jak dobrze jest w Sosnowcu, Żydzi z Łodzi czy Warszawy przecierali oczy i traktowali go wręcz jako zbawiciela. Mojżesz Merin wymyślił sobie, że chce zjednać sobie młodzież. I w tym celu wymyślił sobie, że wyznaczy im takie wspólne miejsce, w którym będzie mógł zebrać tych młodych pod swoimi skrzydłami i dzięki temu będzie mógł ich kontrolować. I pierwszym takim miejscem, gdzie młodzi dostali swoją przestrzeń do spotykania się, były działki przy ulicy Ostrogórskiej. A następnym i takim, które przeszło do historii, do legendy, była farma, miejsce, które znajdowało się między Środulą a Kamionką, na tak zwanej Małej Środuli. Jednak wbrew intencjom Merina, młodzież przebywająca na działkach i farmie zaczęła tworzyć aktywny w zagłębiu ruch oporu. Młodzi Żydzi widzieli, że sam Merin mydli im oczy, bo mimo jego zapewnień o dobrobycie, ich codzienność była wypełniona łapankami, deportacjami czy przymusową pracą. Takim ogniskiem zapalnym i przełomowym wydarzeniem w historii zagłębiowskiego ruchu oporu była wizyta słynnego Mordechaja Anielewicza, który, o czym też niewielu ludzi wie, przebywał w Zagłębiu dłuższy czas, przez kilka miesięcy. Był tutaj m.in. w trakcie słynnych stadionowych selekcji, tylko nie poszedł na selekcję, schował się gdzieś tam w mieszkaniu. W każdym razie on, przebywając wśród młodych na farmie, opowiedział im o tym, co robią Niemcy w generalnej guberni, o tym, że już trwała masowa zagłada, o Chełmnie, o Treblince i tego rodzaju miejscach. I otworzył im oczy po prostu na to, co się dzieje. Postać Merina nie doczekała się pozytywnej oceny przez historyków czy tych, którzy przeżyli Holokaust, bo na jego rękach była ludzka krew. De facto kolaborował z Niemcami w znacznym stopniu, czyli robił to, co gestapo mu kazało w znacznym stopniu. Wysyłał i pomagał w wysyłaniu dziesiątek, setek tysięcy ludzi do obozów pracy, a również i do obozów zagłady. Z drugiej strony, specyfika Zagłębia Dąbrowskiego i tego, jak ten region wyglądał, spowodowała, że mnóstwo ludzi, zwłaszcza wczesnym etapie wojny, wyjechało stąd do obozów pracy, dzięki czemu, summa summarum, doczekało wyzwolenia i przetrwało gdzieś tam w tych obozach pracy. Więc odsetek ludności żydowskiej z okolic Sosnowca, która przeżyła,
choć i tak jest niewielki, jest relatywnie wyższy niż w wielu innych regionach dawnej Polski. Masowych wywózek było kilka, a do pierwszych doszło już jesienią 1940 roku, gdy w mieście w niedawno otwartej żydowskiej szkole powstał tak zwany Dulag, czyli obóz przejściowy, z którego kierowano głównie młodych ludzi do obozów pracy w rejencjach katowickiej i opolskiej. And happens to be I was on the list too, so they came to the house, two assessment with the arm, and they said, get up, otherwise I shoot you. I was like a small kid, 14 and a half years old, and I was small too. I was thinking they're not gonna come for me, otherwise I would hide myself. Because apparently my brother came up and said, you know what, they're grabbing girls. So anyway, they have the list and they took us in to the high school. They came in at night and they picked you, put you on a truck and sent you across the border. The first job I did, I was laying railroad tracks. Tuż obok Dulagu powstał Cwilak, czyli miejsce przetrzymywania członków rodzin tych, którzy mimo nakazu nie stawili się w Dulagu. Zakładnicy byli przez Niemców wypuszczani dopiero gdy odnalazła się osoba skazana na deportację do obozu pracy przymusowej. Rok 1942 na zawsze zostanie zapamiętany jako rok masowych deportacji sosnowieckich Żydów. Najpierw z rozkazu Niemców władze Judenratu nakazały stawienie się 6200 Żydom w punkcie zbiórki. Żydzi mieli mieć przy sobie bagaż o wadze nie przekraczającej 25 kilo. Ponieważ wcześniej zakomunikowano im, że zostaną wysłani do obozów pracy przymusowej, w wyznaczonym miejscu znalazło się tylko 300 osób. Zachowanie ludności żydowskiej na tyle rozzłościło Niemców, że ci wraz z milicją żydowską otoczyli kamienicę przy ulicy Targowej, wypędzili stamtąd ponad 3,5 tysiąca osób, a następnie deportowali ich z miasta. Jednak najgorsze miało dopiero nastąpić. Żydzi złapani przez Niemców zostali przetransportowani do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie wszystkich stracono. Wśród ofiar był m.in. znany rabin Shaya Englert. Żydzi żyli w nieustannym strachu, bo Niemcy przeprowadzali niespodziewane łapanki na ulicach, które w efekcie prowadziły do kolejnych deportacji. Then we already have men's also SS. Until then we have only women SS. They wasn't too bad to us. But when they start, the men came over, we have hell. We have such hell. They beat us for no reason. We were so weak. We worked so hard, 12, 14, sometimes 16 hours a day. And we had no food, you know what they use? Grass and everything else with a little bit of water, that's what we had. They gave us a tiny piece of bread, which was black like the... What I tell you, conditions was very bad. And was very, we was so ashamed once when Mengele came over to the factory, they made a circle and they made us stand naked. And that time they gave us even the numbers. It was so hard, we were always crying and screaming. And we are so ashamed. Because we're kids, you have to realize it stays assessment with the doctors there sitting and laughing at us and we was really inhumane treated. Kilka miesięcy później żydowskim mieszkańcom Sosnowca nakazano stawienie się 12 sierpnia 1942 roku m.in. na obecnym stadionie Czarnych Sosnowiec, znajdującym się przy ulicy Mireckiego. Jeden pan pojechał tam, zobaczyć co się tam zrobi, co się tam robi. On pojechał i mówi, że tam nic nie jest, tylko stoły i krzesła i alfabet. Co kto przyjdzie, musi pójść do tego alfabetu. To wszystkie poszliśmy tam. Pretekstem do pojawienia się Żydów na stadionie miały być dodatkowa rejestracja i stemplowanie dokumentów. Mimo że organizacje podziemne ostrzegały przed podstępem Niemców, zdecydowana większość Żydów 12 sierpnia udała się w wyznaczone przez Niemców miejsce.
Gdy tam dotarli, naziści otoczyli stadion, a do Żydów dotarło, że nie mają już gdzie uciec. Nie było ubikacji, nie było tam. Do jedzenia nic nie mieliśmy, do picia nic nie mieliśmy, nic. Tak tam żeśmy cztery. Dzieci tam były, stare, młode, nie nic. Nie miało się gdzie uszyć. Tyle ludzi było tam. Ludzie byli dzieleni na kategorie i no, ci, którzy byli w tej czwartej kategorii, do której trafiali osoby najstarsze, osoby bez zatrudnienia, osoby z małymi dziećmi, wiedzieli z góry, co oznacza bycie w tej kategorii, więc oni próbowali uciekać do innej grupy, tam się jakieś strzelaniny wywiązywały, no dantejskie sceny. W każdym razie część ludzi została zwolniona do domów, ci, którzy mieli dokumenty świadczące o ich zatrudnieniu w warsztatach, w szopach. W trakcie selekcji doszło do kilku prób ratowania najbliższych. Osoby przeznaczone do pracy pod osłoną nocy przeciągały do swoich grup tych, którzy byli już przez Niemców skazani na śmierć. Jedną z takich prób podjęła wówczas 19-letnia Mira Rosenblatt. She wanted to save her mother. Her mother was very young looking. Her mother refused to leave her father. Her father had really, from when his face was ripped apart, he looked very old and he had become very old. But her mother refused to leave, my grandfather and grandmother. But she said to my mother, take your siblings, your older sister and your two younger siblings, your younger brother, and said, maybe you can save them, maybe. So she took them back to her line because she, as she says, she always promised a German soldier she didn't want him to get into trouble. And he acted like he didn't see them. She's not sure. It was very rainy and very messy now. And then in the morning, they started to leave her group. The people who were not going to go to work stayed in the stadium, but she started to walk through the streets of her neighborhood to the Dulag. Rosenblatt wiedziała, że dzieci, które przygarnęła do swojej grupy, są zbyt małe, by przejść następną selekcję, do której mogło dojść wewnątrz Dulagu, więc mijając swój rodzinny dom, odsunęła deskę z płotu, za którym znajdował się ogród. Tam zostawiła dzieci i powiedziała, że po nie wróci. One of the girls in the line, marching with them, turned around to the German Nazi soldier and he said, look at her, she wants to run away. And he put his gun on her shoulder. And he didn't leave her side until they came into the Dulag. So she never went back to her siblings. Mira trafiła do obozu pracy przymusowej na terenie III Rzeszy, gdzie pracowała do końca wojny, podobnie jak Eta Trajan i wszystkie inne młode osoby, które były w pełni zdolne do pracy. Well, you just try to be safe and do the best you could and to survive, you know. As I say, I work as an electrician, and so we were fortunate as far as the winter time you were indoors, because we do it inside work. So I was lucky about that. Ci, którzy zostali przeznaczeni do wywózki do Auschwitz, zostali stłoczeni w kamienicach przy ulicy Kołłątaja oraz Targowej. Żydzi, którzy tam trafili, byli w pełni świadomi tego, że lada moment zostaną wywiezieni do Auschwitz-Birkenau, więc starali się ratować ucieczką. Ulica Targowa była, pewnie jest jeszcze w jakimś stopniu, połączona ze sobą siecią korytarzy podziemnych, również strychami i właśnie ludność żydowska w ten sposób ratowała się ucieczką. Wiemy, że jednego z tych dni po selekcji uciekło prawie 1000 osób. Znamy to z raportu niemieckiego policyjnego, więc używano różnych sposobów. Oczywiście na przykład członkowie Judenratu, wykorzystując swoją pozycję, starali się tam wchodzić i ratować kogo się też dało. W jednej z ucieczek ważną rolę odegrała piekarnia zlokalizowana przy ulicy Targowej 6 pomiędzy kamienicami, gdzie Niemcy spędzili Żydów i gdzie również trafiła Bella Jakubowicz wraz ze swoją siostrą i matką. Na wolności pozostał jedynie ojciec Belli. Ich ojciec, który był przed wojną dosyć dobrze sytuowanym człowiekiem, wykorzystał wszystkie swoje możliwości, znajomości, jak i finanse, żeby je stamtąd wyciągnąć. I pod osłoną nocy przyszedł ktoś, kto te pieniądze otrzymał i wyprowadził je przez dach budynku właśnie do tej sąsiadującej z czwórką bądź ósemką, tego nie wiemy, piekarni. I w tej piekarni z dachu przez komin zeszły na dół do piekarni, wyszły całe białe od mąki i pyłu, jak to w piekarni. Musiały zostać
oczyszczone, a o świcie, jak godzina policyjna się skończyła, pojedynczo, ostrożnie, jedna po drugiej wracały do domu na ulicę Warszawską. Ta historia skończyła się szczęśliwie, czego nie można powiedzieć o dalszych losach 4000 innych Żydów z Sosnowca, których naziści po tak zwanej wielkiej selekcji wywieźli do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie słuch o nich zaginął. W ramach Judenratu działał m.in. Wydział tak zwanego Przewarstwowienia, który zajmował się reedukacją Żydów po to, żeby stali się bardziej produktywni, w ten sposób przydatni dla III Rzeszy i dzięki temu będą mogli przetrwać. Pamiętajmy, że wielu Żydów w Sosnowcu, Zagłębiu Dąbrowskim pochodziło z tych bardziej religijnych odłamów hasyckich, ortodoksyjnych, czyli ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy, mniej przystosowanych do wymogów ówczesnego świata. Dzięki temu, że ten Wydział Przewarstwowienia podejmował działalność edukacyjną, organizował kursy murarskie, elektryczne, krawieckie, wielu z tych ludzi nauczyło się nieznanych sobie wcześniej zajęć, fachów. Wielu Żydom, którzy później trafiali do obozów pracy przymusowej, fakt posiadania fachu w ręku uratował życie. The God that I mentioned that, you know, I can fix watches too. So he sort of put me in a little room and he used to give me some food, extra food. And I did help, you know, that helped me a little bit, you know. And maybe that kept me alive longer, I don't know. Niemcy krok po kroku realizowali swój plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, a młodzi Żydzi na różne sposoby starali się stawiać opór. Dawne organizacje młodzieżowe prowadziły działalność podziemną. Część z tych młodych ludzi chciała walczyć, więc starali się organizować broń, o co było bardzo trudno, bo zarówno kontakty z polskim podziemiem nie były proste, jak i no w ogóle zdobycie broni graniczyło niemalże z cudem. Były akcje sabotażowe, takie jak na przykład rozklejanie ulotek i ogłoszeń wzywających ludność żydowską do oporu. Zdarzało się, że na przykład robotnicy żydowscy, wychodząc z shopu, z warsztatu pracy przymusowej rano, po zakończeniu swojej zmiany nocnej, na bramie czy na ogrodzeniu widzieli takie ogłoszenie: Żydzi, nie słuchajcie wezwań Judenratu, nie stawiajcie się na miejsce przesiedlenia. Młode podziemie nie dawało za wygraną, a o jednej z ich akcji mówiło się w całym mieście. Inną taką głośną akcją, zorganizowaną przez Hanno Arhacioni akurat w tym wypadku, było umieszczenie odezw do żołnierzy niemieckich, pisanych w języku niemieckim, w butach, które były produkowane przez shop obuwniczy. I te buty były wysyłane na front wschodni. No więc żołnierze niemieccy, wyciągając te swoje śliczne nowe buty, w środku znajdowali niespodziankę, czyli list w języku niemieckim wzywający ich do poddania się, informujący o tym, że Hitler przegrywa, że zaraz wojna się skończy. Mojżesz Merin, usłyszawszy o tym, co zrobili młodzi Żydzi, wpadł w szał i wtedy za cel nadrzędny postawił sobie m.in. schwytanie Cwiduńskiego, będącego jednym z liderów ruchu oporu w Sosnowcu. Od teraz Duński i jego przyjaciele nie mogli się już czuć bezpiecznie. Sam Cwi często zmieniał mieszkania, w których przebywał. W międzyczasie Duński próbował również zabić Merina za pomocą żelaznej rękawicy, jednak w dogodnym momencie przywódca sosnowieckiego Judenratu był ochraniany przez żydowską milicję. Kres działalności Cwi Duńskiego nastąpił na skrzyżowaniu ulic Czystej i Sadowej. Ukrywał się w jednym z budynków u swojej dziewczyny, narzeczonej. Budynek został otoczony, ktoś prawdopodobnie go widział i po prostu udzielił informacji, że w tym budynku przebywa Cwi Duński. Budynek został otoczony przez żydowską milicję. No i Cwi, nie chcąc narażać mieszkańców budynku, chociaż był nieźle schowany, po prostu opuścił swoją kryjówkę i uciekł na dach. Tam stoczył walkę z milicją żydowską, musiał się poddać, został wydany gestapo. Potem Duński został przetransportowany do aresztu w Katowicach, gdzie Niemcy przez długi czas go brutalnie przesłuchiwali. Młody członek ruchu oporu nie złamał się i nie wydał nikogo ze swoich przyjaciół. Potem zginął. To wydarzyło się na początku roku 1943, gdy w Sosnowcu trwało już przesiedlanie Żydów do dzielnic zamkniętych. Największe żydowskie getto w Sosnowcu zostało utworzone przez Niemców w dzielnicy Środula. Sąsiadowało z gettem w Będzinie Kamionce. Co więcej, niektórzy historycy uważają nawet,
że obie dzielnice stanowiły jeden duży byt organizacyjny. Na pewno łączyła je farma na Małej Środuli, gdzie przebywali zarówno ludzie z Będzina, jak i Sosnowca. Przesiedlanie społeczności żydowskiej do getta trwało od grudnia 1942 roku do marca 1943 roku. Do getta można było się dostać tylko i wyłącznie za okazaniem specjalnej przepustki. Mniej więcej w tym miejscu, w którym aktualnie jesteśmy, znajdował się jeden z kilku posterunków niemieckiej policji, a kawałek dalej, codziennie, przez kilka miesięcy, wliczając w to akcję likwidacyjną, rozgrywał się prawdziwy ludzki dramat. W sosnowieckim getcie na stosunkowo małej przestrzeni stłoczono wiele tysięcy Żydów z Sosnowca i innych mniejszych miejscowości w regionie. Getto powstało dość późno ze względu na przeciągające się w czasie przesiedlenia polskiej ludności zamieszkującej tę ówcześnie robotniczą i zarazem bardzo biedną dzielnicę miasta. Tu możesz sobie znowu wyobrazić zabudowania, które były, prawda? No i te zabudowania były do tego rogu, no i ciągnęły się już w kierunku Konstantynowa. Czyli jakby układ tych uliczek został. No układ został, a potem już miałeś, a potem już był ten, tam w tej szkole z cegły, tam już była siedziba policji niemieckiej. Jak pojedziesz w tamtą stronę, pierwszy budynek i drugi też był zajęty przez policję niemiecką. Obydwa budynki do dzisiaj funkcjonujące i są, więc ten cały układ dzisiaj lasu jest oczywiście układem dawnej ulicy Okrzej. Obecni bądź byli właściciele nieruchomości, polscy właściciele, mogli jedynie doglądać raz na jakiś czas swoją nieruchomość, na podstawie oczywiście przepustki wydanej przez magistrat w Sosnowcu. I to był jedyny kontakt, umówmy się, wykwaterowanych właścicieli tych posesji z miejscem, które obecnie na daną chwilę było zajmowane przez Żydów. Jedną z Polek, która przymusowo musiała opuścić swój dom przy ulicy Wapiennej 6, była babcia Adama Szydłowskiego, która do swojego domu wróciła dopiero po wojnie. Nie odwiedzała go również w czasie, gdy był częścią getta. Dla babci Szydłowskiego to był naprawdę trudny moment w życiu. No, babcia akurat była z tych osób, która pielęgnowała pamięć o Żydach i zawsze mówiła, bodajże do końca lat, nie wiem, 80. miała, tak na wesoło powiem, ale miała jakąś sztuczną szczękę zrobioną, którą trzymała od przed wojny, że to zrobił jej żydowski dentysta i ona była najlepsza. Miała koleżanki Żydówki, poruszała się z tym, więc jeżeli opowiadała mi o Żydach, to oczywiście w formie pozytywnej, prawda? To znaczy, to był jej świat, no, to był rocznik 1912, więc ona była już dosyć dobrą, mocno panienką w 1939 roku, wiedziała doskonale, co się dzieje, a przed wojną przecież poruszała się po Sosnowcu. Szydłowskiemu udało się w pewnym momencie dotrzeć do listy lokatorów domu przy ulicy Wapiennej 6 z okresu getta. Miało ich być aż 66, a przypomnijmy, że sam budynek posiadał tylko kilka izb i nie miał dostępu do kanalizacji, zresztą jak cała dzielnica. Trudno mi sobie jest to wyobrazić w momencie, kiedy pamiętam, że tak naprawdę w tym domu mieszkało około, nie wiem, 16 osób, może nawet mniej. A teraz możemy sobie wyobrazić, że w jednym pomieszczeniu, w jednej izbie żyły 3 rodziny. Możemy sobie wyobrazić, jakaż tam była wielka walka codzienna o przetrwanie i o godność, o nie wiem, o normalne funkcjonowanie. Więc warunki i tak złe zostały pogorszone. Żydzi musieli pracować od 6 do 18, zazwyczaj tylko o kromce chleba i znikomej ilości wody. Nieco pomagał fakt, że wielu z nich pracowało przy uprawach na pobliskiej farmie, dzięki czemu udawało im się zdobyć trochę dodatkowego jedzenia. Niemcy sukcesywnie wywozili mieszkańców getta do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Żydzi przeczuwali nieuchronną likwidację getta, więc część z nich podjęła nierówną walkę z okupantem. Ci młodzi ludzie 1 sierpnia 1943 roku, nie zgadzając się de facto z likwidacją getta zaplanowaną, no właśnie postanowili walczyć. I tak też walczyli bracia Korzych wraz ze swoimi przyjaciółmi z tych wszystkich oddziałów, umówmy się, syjonistycznych, czy Hashomer Hatzai chociażby, czy organizacji Dror, to stawili opór. Tak jak Frumka Płotnicka wraz z Herschem Springerem w Będzinie, tak tutaj bracia Korzuch w Sosnowcu. Oczywiście wiemy, że los był ich tragiczny, no, to było niewspółmierne zasób i osób i broni w stosunku do sił, które były użyte do likwidacji getta.
Żołnierze żydowskiej organizacji bojowej mieli tylko kilka pistoletów i granatów przeciwko świetnie uzbrojonym oddziałom niemieckim, dlatego też walki trwały krótko. Nielicznym bojownikom udało się wyrwać z getta i uciec w kierunku Słowacji i Węgier. Większość zginęła. Do dzisiaj nieznany jest dokładny los braci Kożuch, którzy dowodzili powstaniem w sosnowieckim getcie. Historycy też się spierają, bo część uważa, że zostali zamordowani tutaj w jednym z bunkrów na terenie Sosnowca. Inni uważają, że jeden z braci gdzieś cudem uniknął śmierci, ale ponieważ na tych dokumentach paragwajskich chciał się przeprawiać, jak wielu, przez Słowację na Węgry, gdzieś podobno został zastrzelony i to wręcz przez tak zwanych tych kurierów. No, być może posiadał gotówkę, być może posiadał, nie wiem, diamenty, złoto, coś, czy mógł jeszcze próbować wykupić się bądź uratować swoje życie. Ale zazwyczaj przyjmujemy, że bracia Kożuch jednak zginęli tutaj na terenie bunkra sosnowieckiego. Teren getta po likwidacji był usłany zwłokami żydowskich bojowników oraz tych, którzy zostali rozstrzelani tylko dlatego, że tak chcieli Niemcy. Resztę wywieziono w kierunku Auschwitz-Birkenau. Dla wielu z nich był to bilet w jedną stronę, choć nie oznaczało to, że getto całkowicie opustoszało. W 1943 roku, po likwidacji getta, tym takim najsilniejszym pomiędzy 1 a 8, czy 1 a 30 sierpnia, specjalne oddziały, które zostały na terenie getta Środulskiego w ilości około 200 osób, około 100 zostało w Będzinie, ich zadaniem, oprócz wynoszenia mebli i pakowania ich do wagonów, aby jechały w głąb Rzeszy, było również wykopywanie zmarłych z miejsc, w których odbywały się egzekucje na terenie getta. Tych, którzy sprzątali teren po getcie, również jednym z transportów z sosnowieckiego dworca wywieziono do Auschwitz, skąd większość z nich już nie wróciła. Po tym, gdy w 1944 roku ostatni Żydzi opuścili getto, do swoich mieszkań zaczęli wracać wysiedleni wcześniej Polacy. Część z nich w mieszkaniach, gdzie jeszcze do niedawna przebywała ludność żydowska, szukała kosztowności czy pieniędzy. Żydzi, którym udało się przetrwać Holokaust, do Sosnowca zaczęli wracać tuż po zakończeniu wojny. Wracali, bo myśleli, że mają do kogo i do czego. Mówi się, że Żydzi traktowali Sosnowiec i inne miejscowości, w których żyli przed wojną, jako przystanek przed dalszą emigracją. Tak było jednak, nie było to spowodowane tylko złymi wspomnieniami, ale również zachowaniem, z jakim się spotykali ze strony Polaków i władz komunistycznych. Eta Batalion po powrocie do rodzinnego miasta przebywała tu tylko przez 3 tygodnie. Dowiedziała się, że przy Targowej 3 już więcej nie zamieszka. Z Polski powiedziały, żeby wyjechały stąd. Po wojnie, że przyszło do Polski, to nie było dobrze. Mhm. Zabili dużo Żydów po wojnie. Ale Sosnów to było, nie słyszało się tyle. Ale nie trzeba trzeba wziąć coś. Nie wpuścili do mieszkania nawet. Nie można było wejść do tego mieszkania. Mhm. Jedna pani mi mówi, że nigdy tu nie mieszkam, ja tu mieszkam już 50 lat. Ja tu mieszkałam, moja mąsia tu mieszkała. I tu nie musiałam nie wolno wejść. Na szczęście ludzie, którzy przed wojną mieszkali w tym samym domu, przygarnęli Etę i jej siostrę. No, tylko jedna rodzina, co mieszkają w tym samym domu. Ona powiedziała, może jeszcze spać w tym wszystkim. I ta pani gdzieś miała sklep. Ona nam dała mieszkanie. Mhm. Miały sklep, ona tam była, ta pani, ona zawsze tam pracowała u wszystkich, ona była też. W obliczu braku perspektyw i pieniędzy Eta i jej siostra wróciły do Czech, gdzie Eta uczęszczała przez chwilę do szkoły. Potem usłyszały, że lepiej z pomocą dla Żydów jest w Niemczech. Tam czekały kilka lat na pozwolenie wjazdu do USA. At finish, I tell you the truth, my life didn't mean much. Happens to be by coincidence came in the assessment, hiring assessment. Just when he came in, a big husky man, just to look at him, scared the heck out of me. And happens to be, he told me in German,
want me to tell him German? I speak German too. Anyway, he says, "Du kleine Karline, I will shoot you and hang you." And I said to him, to myself, "The heck with this, let him shoot me." I said, "I don't care at least." So I said, "Ober Shafire, there is no difference for me. If you want, you can shoot me and then hang me." I was sure that he's gonna definitely, that I got the guts to tell him that. But he realized that I'm right. He turned around, he was laughing, he didn't hurt me. Podobnie było w wypadku Miry Rosenblatt, uciekinierki z tak zwanego Marszu Śmierci, który między innymi więźniom obozu pracy przymusowej w Grünbergu zafundowali naziści uciekający przed Rosjanami i aliantami. Rosenblatt udało się ukryć w wysokiej trawie, w czasie gdy Niemcy korzystali z toalety. Później przez kilka dni żywiła się między innymi robakami, by przeżyć. Udało się. W powrocie do Sosnowca pomógł jej przyszły mąż, którego poznała jeszcze w trakcie pobytu w otwartym getcie przy ulicy Targowej. Ślub wzięli we wrześniu 1945 roku, jeszcze w Sosnowcu. She also felt that it was very dangerous to be in Sosnowitz. They had one or two incidences with different Poles that asked them, people that she knew that asked them, were surprised that she had come back, like, "Why are you here? We thought everyone was dead." And they had a bad incident on the trolley with somebody with a gun. Przenieśli się do Będzina, gdzie miało być trochę bezpieczniej. Odwiedzali Sosnowiec w poszukiwaniu informacji o najbliższych, z których ogromna większość nie przeżyła Holokaustu. Kiedy w Będzinie również zaczęło być nieprzyjemnie, wyjechali do Niemiec, a stamtąd z pomocą aliantów do USA. Babcia Adama Szydłowskiego również po wojnie wróciła do swojego domu. Szydłowski przy ulicy Wapiennej 6 w Sosnowcu spędził całe dzieciństwo oraz młodość i pamięta jednego z sąsiadów, który ciągle kopał i czegoś szukał. W 1988 roku w wyniku szkód górniczych wiele z budynków dawnego getta popękało, a ówczesne władze miasta zdecydowały się na ich wyburzenie. Wszystkim się przypomniało o Żydach, a zaraz, przecież tu Żydzi byli kilka miesięcy. Co robili? Przyjeżdżali i znowu kopali, i znowu grzebali, podłogi podnosili. No, czy u mnie w domu, jeśli mnie zapytasz, się tak wydarzyło? No też się tak wydarzyło. Przyjechał wuj, była babcia, już miał być dom do rozbiórki na pierwszym piętrze. Babcia mówi, wiecie, no myśmy zawsze ze swoją mamusią, a mamusia rocznik tam 1860, może 8. Mówi, wiesz, no jak żeśmy wrócili właśnie, kiedy Niemcy nam oddali nieruchomość, to ta deska wyglądała inaczej, nie wiem, na pół była przecięta. No to co zrobiła rodzina? Ja pamiętam, no też podnosiła jakimś tam tym, patrzyła, czy przypadkowo tam czegoś nie ma. Nie było. W Sosnowcu nie było też żydowskich sklepów, synagog, a cmentarze, choć zachowane, popadały w coraz większą ruinę. Tak jak choćby ten przy ulicy Stalowej w Milowicach, gdzie jedynie mała tabliczka z napisem "Uwaga, cmentarz" informuje o tym, że leżą tam dawni sosnowiczanie pochodzenia żydowskiego. Wyjątkiem jest cmentarz położony przy ulicy Gospodarczej w Sosnowcu, na którego terenie do dzisiaj prowadzone są pochówki osób żydowskiego pochodzenia. Cmentarz ten też jednak był świadkiem tragicznych wydarzeń. To właśnie tutaj w trakcie wojny, według relacji, miały być podejmowane próby wykopywania zwłok w poszukiwaniu kosztowności. Cmentarz został zniszczony, lecz zachowało się na nim około 300 nagrobków, w tym m.in. Ohel, czyli mały budynek nagrobny należący do zmarłego w 1925 roku Abrahama Mayera Gitlera, naczelnego rabina Sosnowca. Nieopodal natomiast znajduje się grób jednego z najbardziej znanych sosnowieckich przedsiębiorców, Alfreda Oppenheima. Leżą tu też ofiary Holokaustu, których symboliczne nagrobki wraz z tablicą pamiątkową przy głównej bramie przypominają o tym, by to, co wydarzyło się w okresie wojny, nigdy więcej się nie powtórzyło.
No bo wyobraź sobie tutaj ulicę, prawda? Wyobraź sobie ulicę z takich domów właśnie, z takiego wapiennika, z kamieni, gdzie nie, gdzie cegiełka, wiesz, przy obróbce okiennej, no bo tyle, bo to była robotnicza część. Tu nie mieszkali ludzie zamożni. I teraz wyobraź sobie tutaj drogę z koci łbów, mało tego, no dzisiaj piękna kanalizacja, ale ja pamiętam przecież to użycie tej grawitacji tutaj, tej środuli powodowało to, że wiesz, wszystkie pomyje, sprania, wiesz, jak gotowałeś zupy, no to ludzie wychodzili, prawda? Tak jak moja babcia wychodziła, prawda, z domu, no i wiadro było wuch, prawda? No i to sobie wyobraź sobie, tak jak tutaj jest to wszystko płynęło. No dla nas jako dzieci, no to jak płynęło, no to było fantastyczne, bo mogłeś puszczać łódki, wszystkie, wiesz, no więc dlaczego ci o tym mówię? No bo brak kanalizacji, to no tak. I jak tu byłeś, no to ja mówię o latach 70. ten specyficzny zapach pomyj, prania, obiadów i tego wszystkiego, którego sobie tutaj płynęło, takim rynsztokiem, prawda? No i po jednej, po drugiej stronie ulicy Wapiennej wyobraź sobie te właśnie domy, oczywiście też nie jakieś piękne, ekskluzywne, zaraz pokażę właśnie, więc i to, i te bramy, i wiesz, i te podwórka, no to jak najbardziej, wiesz, to jest rzecz, która dzisiaj na Konstantynowie tutaj możesz troszkę zobaczyć, tu, jak to mogło wyglądać. Natomiast ja dlaczego ci o tym opowiadam, bo wyobraź sobie teraz, przenieś się jeszcze 30 lat później, wcześniej, przepraszam, i na teren getta. Warunki fatalne. Mało tego w takiej dużej ilości. Ulica Okrzei, która szła do góry, tutaj, Matejki, szła do góry, tam jeszcze są elementy tej ulicy, która łączyła się z ulicą Batorego, prawda? Ja mieszkałem tutaj, prawda?